Proszę Państwa, proszę o zajmowanie miejsca. Przystępujemy do tego. Proszę Państwa, proszę zajmować miejsca, bo chcemy kontynuować sesję. Minęło 5 minut. Bardzo proszę o zajmowanie miejsca. Proszę Państwa, wyjaśniliśmy sobie, co wyjaśniliśmy, nie? No i mamy projekt planu pod głosowanie przedstawiony, tak? Uwagi żeśmy wysłuchali i kończy się, jak się kończy. Ja zamykam dyskusję i poddajemy plan pod głosowanie. Czyli ja mogę tylko konkluzję, ostatnią konkluzję. Ostatnią, bo ja, pan zrobił przerwę, kiedy ja właściwie się rozkręcałam troszeczkę. Brzydko mówiąc. Ja mam tylko taką prośbę. Skoro tak Państwo dbacie o nasze interesy, a ja tutaj żyję od urodzenia, od 66 roku, może nie wyglądam, i praktycznie cała moja rodzina jest tutaj związana z tym, okolicą, z Borkiem Fałęckim, i po prostu się nie ma zamiaru z niego wyprowadzać. Ale jeżeli dojdzie do tego, to prawda jest taka, że mój dom zostanie zniszczony przy budowie trasy łagiennickiej, bo będą takie wstrząsy, a po drugiej stronie mam działkę, do której też nie będę miała prawa, bo praktycznie i będę zmuszona z tego Borku mojego cudownego, ukochanego, którym jestem ochrzczona, w którym wszystkie sakramenty przyjmowałam, się wyprowadzić. Tylko zastanawiam się, kto mi kupi mieszkanie i za jakie pieniądze. W związku z tym bardzo proszę, żeby Państwo nie robili nam, właścicielom tych działek, i nie głosowali na ZP1. Dlaczego? Dlatego, że my mamy prawa do naszych działek, do tego, że mamy tam ogrody, że możemy sobie dom swój własny postawić, który jest dla nas po prostu, mam prawo. To ktoś sobie kupuje mieszkanie, ma do tego prawo, a ja sobie kupiłam działkę, do tego prawa nie mam. W związku z tym proszę mi wierzyć, że nikt nie chciałby być w tej sytuacji, naprawdę. A Państwo nawet reprezentujecie, jeżeli to będzie przegłosowane przez Państwa, to ja mogę tylko podziękować, bo taka jest prawda, że będzie mi bardzo, znaczy ja nie powiem nic więcej. Bo każdy ma własny interes, ale bardzo proszę kierować się naszym interesem. Proszę Pani, nie jesteśmy w stanie... Ale oczywiście, że Państwo nie są w stanie, myślę. Prywatnych spraw... Ale to nie jest prywatna sprawa, tylko to jest grupa ludzi, których ja reprezentuję. Proszę Państwa. Dobrze. Ja chciałem w tej sprawie. No ja bym może złożył taki wniosek, żeby to ZP1 wykreślić po prostu, albo ograniczyć, albo wpisać ZP1 z ograniczeniami. No trzeba uwagę złożyć do projektu uchwały. Symetrycznie, żeby ten pan duży, bo on był taki rozciągnięty. Nie wiem skali, nie znam skali, ile tu jest 5 metrów, napisać około ZP1, około 5 metrów wzdłuż. No nie wiem, ja po prostu chciałam... 20 metrów musi być znacznie. No to 20 metrów, żeby to nie wchodziło na 100 metrów w głowę. 15 metrów wzdłuż rzeki ZP1. Żeby po prostu uścisnąć ZP1 wzdłuż Wilki. Tu z rzeki Wilki. I pani by była zadowolona. Znaczy nie tyle zadowolona, ale... Dobrze. I teren by był rzeczywiście ochroniony, tak jak on tutaj idzie. Taki bardzo był ochroniony. Ale musiałeś wcześniej. Prywatne działki do samej Wilki, prawda? No ale tutaj się rozchodzi... Nie rozchodzi się o to. Ale jak my popieramy to, to zastanówcie się, to samo tam widzę o Konopki, cały sad, gdzie też ma miejsce pod budowę kolejnych dwóch domów, też mu dali, że ma sad, to dali mu teren zielony. No jest to teren nad Wilgą, ale tutaj te działki, począwszy, patrząc od zbrojarzy, są na tyle oddalone, że też nie powinny być zielone. Bo to jest 15-20 metrów od zarzędu i koniec.
Tak. Tak. Ja bardzo proszę, bo z panem Konopką też rozmawiałam i pan Konopka po prostu nie wierzy, że mu to robicie. Po prostu nie wierzy. Nie, proszę panią, nie robimy. Nie robimy się miasta, nie? Co miasto mu robi? Co miasto mu robi? Przepraszam za to słowa. No ale oto jesteśmy, mamy państwo popierają. Nie mam. Może nie mam. Przepraszam, czy mogę? Krzysiu, tak. Proszę panie, jaki jest. Powiem szczerze, przysłuchuję się od dłuższego czasu i no, nie ukrywam, trochę ręce opadają. Bo to co pan, no dobrze, no może pani opadają, ja wcale nie kwestionuję, tylko pani przychodzi do nas z pretensjami, a nie przychodzi pani tam, gdzie pani powinna. Pretensje do Wydziału Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Samorząd, przepraszam, nie mam samorząd w tym momencie jako Rada Dzielnicy, to nie jest ten punkt, w którym pani powinna przejść z tymi problemami, z którymi pani przychodzi, zarówno jak i pani. Coś otrzymujemy, coś dostajemy, nie my jesteśmy władni, żeby dbać o pani interesy czy o pani punkt widzenia. No najmocniej przepraszam, jeszcze Bogiem się nie urodziłem. Nie, i taki umrę jaki jest. No zaraz, zaraz, ja się nie zgadzam tutaj. Ale dobrze, no to pan jest się nie musi ze mną zgadzać. To w ogóle to zebranie nie ma sensu, bo pod tego... To po co my mamy tu w ogóle... Proszę, Rada Dzielnica nie jako Rada pani interesu. No więc właśnie, ale my też jesteśmy mieszkańcami. Ale pani ma od tego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Przepraszam, ale chyba się pan już zapomniał. Ale proszę, w tym momencie się pan już chyba zapomniał. Dokładnie. Proszę państwa, ja wnioskuję, żeby państwo jako zapomniał się pan, co pan zapomniał. Zapomniał to zdecydowanie. Obszaru, który jest ustawowo obowiązkowy. 9,20. Ja nie czuję się właśnie. To wykreślę ten dobrze, ale to pan przykład. Musimy zabierać tam chodzić tą rolę, żeby wrócili i pojechać. Tak, nie możemy pojechać na czarne. Proszę państwa. Musimy chodzić w te działki. Proszę państwa. Ja rozumiem, że tutaj w grę wchodzą indywidualne interesy i tego nie można unikać. To jest oczywiste i to doskonale rozumiem. Ale równocześnie przecież wszyscy państwo macie świadomość, że wzdłuż cieków wodnych musi być zachowany pas ochronny, ponieważ jest to korytarz ekologiczny i można budować do samej skarpy rzeki. Więc na tym terenie ZP1 jest wiele działek, zapewne wszystkie są prywatne, tak podejrzewam, dlatego że na terenie obszaru Borek Pałęcki Północ to do wyjątków należą działki gminne i są to najczęściej działki także z jakąś historią. Więc tutaj, jeżeli ograniczymy, czyli wyłączymy tę działkę czy te działki, którymi jest pani zainteresowana, to powstanie pytanie, dlaczego nie wyłączymy innych działek prywatnych, tych właścicieli, którzy uważają, słusznie, że... Przepraszam, ale no, proszę państwa, w sensie będziemy musieli przerwać sesję, to nie da się prowadzić. Może mamy pytanie, czy powinniśmy zastosować taką samą zasadę do wszystkich innych działek prywatnych, łącznie do pani działki, dlatego że pani jest tutaj obecna i broni swoich interesów. Nie tylko swoich. No to proszę pani, no nie wchodzę w to, no tych, które pani broni. Więc jak mamy postąpić? Czy jest jakiś salomonowy tutaj wyrok? No jeżeli pójdziemy w kierunku pani propozycji, wyłączymy z terenu ZP1 pani działkę, to możemy spotkać się. Ale które inne działki chce pani jeszcze wyłączyć? Mówimy o wzdłuż rzeki i to jest, ludzie o tym doskonale wiedzą. Dlaczego ja i jeszcze obok moje sąsiednie działki są śmiesznie, proszę państwa, to widać, że to jest śmieszne. To jest, powinno być w ten sposób zrobione, tak? W ten sposób, tak? Proszę mi powiedzieć, pan jest tutaj specjalistą, czy według tego powinno być ten teren taki przeznaczony, to jest teren zielony. A te rzeczy, tu są domy, a tu nagle jest ZP1? Przepraszam bardzo, czy macie mapy z ukształtowaniem terenu? Nie, nie mam. No to
Zacznijmy sobie... To ja panu pokażę, ja panu powiem, jak tam jest. Tam są po prostu ogrody, ogrody, gdzie ja mam. Gdzie ja mam drzewa. Nie, ale nie o to pytam. I państwo, pani ma drzewa, tylko jakie jest ukształtowanie terenu. Płaski. To jest płaski drawon tylko. Płaski. Może się okazać właśnie, że to jest na przykład teren z jakichś powodów zalewowy. Nie, to nie jest teren zalewowy. Patrzcie, gdzie jest zaznaczony. Tam ma pan na tej mapie zaznaczone tereny. Tam są domy. Tam są domy, ulica, jest domy. Ale ja nie wiem. Nie wiem, czy biuro, bo my zaczynamy dyskusję, dlaczego Biuro Planowania Przestrzennego zrobiło tak, a nie inaczej. To jest pytanie do Biura Planowania Przestrzennego. Nie, ale to jest zabudowane do tej pory. Proszę pana, to nie jest pytanie, to jest groźba do państwa, żebyście państwo nie pisali tego punktu w ten sposób. Tylko żebyście państwo albo nie pisali tego punktu w ogóle, czyli się do niego nie ustosunkowywali, albo żebyście państwo ograniczyli ten pas do ochrony koryta rzeki, czyli granica 15 metrów. My nic innego od państwa nie chcemy. A indywidualnie będziemy swoje prawa też dochodzić. To jest tak prawdę powiedziałem, że państwo nie chcą. Przepraszam koleżankę radną, która mnie uciszała. A ja mam pytanie takie do pań, które tak mocno występują w swoich sprawach. A panie zgłaszały... Czy panie zgłaszały swoje uwagi do Biura Planowania Przestrzennego? No i bardzo. Tak. Jestem tutaj, to chyba nie wypełniłam tego. Ale co, ja nie wiem, ja zadałem pytanie. Odpowiadamy, że tak. Tak. To w takim razie złożyliście państwo tam. Ale ja myślałam, że tu jest ktoś, jestem wolny i jako mieszkańcy. Czy państwo jesteście naszymi reprezentantami opierającymi nasze wnioski? Jeszcze raz panią podkreślam jedną rzecz. Proszę państwa, żebyśmy my reprezentowali sprawy, których proszę państwa wymaga. Ja odniosłam wrażenie, że państwo złożyli swoje uwagi indywidualnie. Dzisiaj przyszli tutaj po to, żebyśmy jako ich reprezentanci również ich uwagi poparli. I tego od nas oczekują. I tylko tyle. Rozumiemy to, przynajmniej ja to rozumiem, natomiast kwestia jest dyskusyjna. Dlaczego Biuro Planowania nie uwzględniło uwag państwa i ja na przykład osoba nie znająca jeszcze nie uwzględniało. Nie uwzględniało. Dlaczego do tej pory nie zostały żadne wnioski też uwzględnione? Bo to proszę państwa, procedura planu jest taka, jaka jest. Te wnioski są składane do jutra i będą dopiero rozpatrywane i będą niektóre uwzględnione, niektóre pewnie nie. Jeżeli państwo będą mieli zgodność ze studium swoich uwag, to na pewno będą uwzględnione. Jeżeli studium przewiduje tak, jak zaplanowano, to pewnie nie będą uwzględnione. Natomiast państwo tutaj przyszli jako mieszkańcy do Rady Dzielnicy jako swoich reprezentantów, żeby poprzeć. Więc ponieważ w tym planie, tak jak pani zresztą słusznie zauważyła, w tym planie i tak są te wszystkie tereny zaznaczone, pani proponuje, żeby ewentualnie w ogóle ten paragraf drugi nie uwzględniać, czyli wyrzucić. Państwo jesteście tego władni. Natomiast one i tak są te tereny zaznaczone, natomiast państwo jak gdyby nie będziecie popierali przeciwko ich uwagom. Dokładnie o to chodzi. Ma zarząd takie prawo, ma rada takie prawo i państwo tylko to proszą. Poprzecie to jesteśmy, że tak powiem, no my nawet nie chcemy dobrej sytuacji. Państwo nas poparli, ale żebyście nie byli przeciwko nam. Proszę państwa, plan parku rzeki Wilk to jest rzeczywiście plan terenów nad
rzecznym, czyli 20-metrowy pas, który powinien chronić brzeg. Natomiast uchodzenie w ten brzeg, no jest rzeczywiście jak w takim dyskotek. Proszę Państwa, chwileczkę. Zamykam dyskusję. Zarząd wprowadza autopoprawkę. Nie wykreśla paragraf 2. Wnioskiem o otrzymanie terminu wstępu do gazet. Skreślamy ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 z uwagi na to, że nie możemy nierówno traktować tych. Jeżeli byśmy zdjęli jedną pozycję, znaczy nie wymieniałem w ogóle tych. Nie wymieniałem pozycji, także zostawiamy wolną drogę do zmian, że tak powiem, indywidualnych w tych obszarach. Uważając natomiast, proszę Państwa, bo muszę powiedzieć wprost, uważamy, że strefy ochronne przecieka powinny być. I dlatego uważamy, że powinno być to utrzymane. Natomiast traktując, że tak powiem, wszystkie podmioty równo i anonimowo, skreślamy ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Nie, nie. To wszystko. Dziękuję. Tyle. Zamykam dyskusję. Jestem do usług. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. To samo, co ZP1, ZP2, ZP4. Nic się nie zmienili panowie. Bo tereny zielone, ale są zaznaczone, tak zostają. Dobrze, ale musielibyśmy się odnieść do poszczególnych pozycji, tak? W tej chwili. Nie musimy, możemy tego punktu nie wprowadzać. Dlaczego? Musimy, bo za ileś lat przy najbliższej powodzi państwo się tam wybudują, bo władze wyższe popełnią błąd, zaleje ich, będzie sytuacja wrocławska, tak? Ale tam się nikt... Dziękuję, dziękuję. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Wykreślam. Z wykreśleniem oznaczeń obszarów zielonych. Ale to znaczy, że w ogóle nie ma terenów w dotychczasowych lokalizacjach z wykreśleniem wskazania. Do 15 metrów, rozumiem, tak? Terenu zielonego. Nie będziemy określać. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest za podjęciem uchwały w takim brzmieniu? Z tą autopoprawką. Z tą autopoprawką. Przepraszam najmocniej. Proszę bardzo. Jak mam być szczery. Czy to jest formalnie, czy nie? Tak, tak. Nie, to jest wniosek formalny, czy mamy to przeczytać? To jest głosowanie. Dalej nie mam wytłumaczenia, jaka zmiana wykreślenia tego, co to spowoduje w sensie paragrafu drugiego. Nic nie spowoduje, daje to. Znaczy powoduje to to, że jako dzielnica uważamy, że obszary nad rzekami zielone powinny występować. Natomiast nie wymieniamy ich, nie powtarzamy tego, co jest na mapach, czyli ich nas. Natomiast jako dzielnica uważamy, że powinny być strefy ochronne w tych miejscach, które są. Nie wypowiadając się, że tak powiem, szczegółowo na ten temat. Ponieważ uważamy jako dzielnica, że tego typu obszary powinny być, ponieważ są one w interesie dzielnicy ogółu. Bo teren przewietrzania drzewów jest nie tylko interesem tego, kto tam mieszka. A to pozwala na to, że po prostu wnioski państwa wtedy mogą być uwzględnione. No. Dziękuję. Czy to jest wystarczające? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu z tym skreśleniem? Proszę Państwa, głosujemy. Głosowanie. Marian. Głosowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciw? Trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Ile było? Dwa, sześć, sześć, dwa. Dobrze, już to na czerwono. Nie. Zarządzam 10 minut przerwy jeszcze na konsultacje, ponieważ wynik jest nieoszczędny.